Kiedy po raz kolejny musisz na siłę szukać powodów, by robić coś dalej, to może czas z tego zrezygnować. I to jest właśnie o mnie. Po raz kolejny szukam powodów, by dalej nagrywać ten podcast. Więc nagrywam dziś ostatni odcinek, by się z wami pożegnać. To była niesamowita przygoda i treści, które do tej pory stworzyłem. Oczywiście, one sobie tutaj zostają. Korzystajcie z nich na ile możecie, bo. No, są zapisem pewnej drogi, która no, doprowadziła mnie tu, gdzie jestem. I myślę, że warto czasem do nich wracać, nawet sam pewnie będę do nich wracał. Gdyby nie ten podcast, nie nauczyłbym się masy przydatnych rzeczy, nie poznałbym wielu świetnych osób, a także nie miałbym tylu genialnych klientów, z którymi uwielbiam współpracować. Nauczyłem się dyscypliny, wytrwałości, copywritingu, montażu podcastów, nagrywania wideo. No, a także w ogóle masy innych umiejętności, których nawet nie potrafię spamiętać, bo tyle tego było. Ale wiem, że są i wspierają mnie w tym, co teraz robię, i to jest po prostu przegenialne. Jak sami mogliście zauważyć, no, tym podcastem bardzo aktywnie już nie zajmuję się od jakiegoś czasu, i ciągle miałem w sobie taką wewnętrzną walkę, czy zostać przy tym, czy już jednak zostawić to i pójść dalej, i ciągle szukałem jakichś takich powodów, dla których chciałbym to robić dalej. No ale, no ale nie. No teraz po prostu jest czas na coś innego. Teraz pomagam innym w nagrywaniu, montażu i promocji ich podcastów. I to jest etap, w którym zamykam ten projekt, czyli książki, które uczą, by w 100% móc zająć się klientami i dostarczaniem im tego, czego właśnie potrzebują. Dlatego no, dziękuję wam, że słuchaliście, komentowaliście, pisaliście wiadomości prywatne i wspieraliście mnie no, dobrym słowem w tym, co z taką chęcią robiłem. E, wiem, że jest kilka osób, które obróciły swoje życie o 180 stopni dzięki jakimś moim przemyśleniom na temat książek, i no, cieszę się, że mogłem wam w tym towarzyszyć i jakoś was do tego sprowokować. Ech, gdyby nie ta przygoda, nie poznałbym wielu niesamowitych osób, z którymi teraz właśnie znam się, a nawet z niektórymi przyjaźnie. To była naprawdę super przygoda i tego typu przygoda, którą polecam absolutnie każdemu. Wyjście do świata, tworzenie treści, wystawienie się na krytykę, to są niesamowicie trudne, ale też wartościowe doświadczenia, które budują niesamowitą pewność siebie. Jeśli zastanawiacie się nad rozpoczęciem swojego podcastu lub tworzeniem jakichkolwiek innych treści, no to absolutnie róbcie to. Zacznijcie teraz i działajcie, bo nieważne, czy osiągniecie jakiś wielki sukces, czy nie, naprawdę dużo się nauczycie. Jeśli dalej chcecie być ze mną w kontakcie, obserwować to, co robię, możecie zaobserwować mój prywatny profil na Instagramie lub profil mojego studia podcastowego Studio Duro, w ramach którego pomagamy biznesom online dotrzeć do większej ilości odbiorców przy pomocy podcastów głównie, ale także YouTube, kursy online, you name it. I nie będę przedłużał, bo powiedziałem już tak naprawdę wszystko, co chciałem powiedzieć. Treści, które tutaj są, tak jak mówiłem, zostawiam do waszej dyspozycji. Nic nie płacę za to, że one zostają na YouTubie i na platformach podcastowych, więc tak długo jak będą te platformy, tak długo będą te treści. Dziękuję Wam bardzo, raz jeszcze i być może gdzieś kiedyś do zobaczenia.